Zamuliła się. To jakiś streamer? Zajęty! Elo! Not today, brother! Not today! Szukaj dalej! Siemano! Tato, co tam działacie, kuźma? Gramy w komputer. No i nieźle tak ma być. Kuźma. Góral! Siema, góral! Ja pierdolę, kurwa, jak on ma? Góral, siemanko! Kiedy biwak? Ty jesteś, kurwa, góral! Ty jesteś góral! Ty jesteś góral i streama masz! Ty jesteś góral! O. Siema, Harry, górale! No, co jest, młody? Siema! Siema, Harry! Siema! Siema! Jak tam ci u siebie ja? Elegancko! W ogóle... Ja nie wiedziałem, że ty jesteś w ogóle na Ome TV. Normalnie jestem na Ome TV i cię spotykam. Byku, ale mąki to nie zażywaj, bo masz oczy takie wielkie. Mam taką wadę. Aha. Od dawna? No kiedyś miałem... Co? A jak się nazywasz na YouTubie? No tak jak mówiłeś wcześniej. No góral. Ek. No. Co? Ek. Aha. A masz teraz live'a? No. O, sławny. No. Jestem sławny, ej, a wyślij mi link, bo cię dawno nie oglądałem. No. Dawno cię nie oglądałem. No. O, mam cię. Ale se tańcujesz tam fajnie. No wiem. A jak ci idzie, Mija? No, powoli do przodu. Dobrze. W ogóle zabrałem kamerkę mojemu bratu. Czemu? Nie. W ogóle... No, coś smark ci poleciał troszeczkę. Pociekło z nosa, ale okej. Dobre? Siema. Co? No... No, zamuliłeś się troszeczkę, no. Okej. No? A znasz Davida? Kogo? Znasz Davida? Dawid Woliński. Nie, Fato. To? Siema. Szoty. Szoty, róbcie szoty, dymy. Dymy. Pokczap, dymy! Dymy, pokczap! Pokczapy, szoty! Szoty! Jesteś nadzieją dzisiejszego Omegle. Tak! Hurra. Fajne okulary mam? Co? Fajne mam okulary? No? Fajne mam okulary? No? O. Ty, a jak ty, ale ty masz po prostu takie oczy duże, czy jak to jest? Mam plus 8. O kurwa, coś ty kurwa butelki masz na oczach. Wiem. Ja pię... Ale to co, oczy są takie... Aha, bo to po prostu przez szkiełko. No, a kiedyś miałem plus 10. A czemu tak dużo? No nie wiem, tak po prostu się urodziłem. A czemu nie cinast? Nie wiem. No, też nie wiem. Tak, nie wiem, jeszcze jak. Ej, a ściągnąłbyś okulary? No. Normalny, nie ma zeza. No i weź pokaż jeszcze raz i spójrz w kamerę, w obiektyw. Ty no przecież on normalne oczy ma. No. No to jak plus 8? No mam plus 8. Co? No po prostu ma taką wadę, ja pierdolę, możesz mieć normalne. Ale nie masz. Ej! Poczekaj chwilę. Tyle on nie ma zeza. Ale te słuchawki to na policzkach ma założone. O, leci. Już jestem. Spoko. Powiedz. No, powiedz. No, powiedz. Po,
Pociekło trochę. Powiedziałem mojemu bratu? No. Że się spotkałem. O, i cieszy się? No wołałem go. W ogóle... Kurwa, wiem! Wiem, kogo mi przypomina on. Leopold. Kogo? Leopold. Nie znam. Leopold. Nie znam. No w tym. Na YouTubie. Ej, taka będę się nazywał, będę nagrywał na Twitchu, będę nagrywał. Co byś nagrywał? Będę nagrywał na Twitchu. O, streamerem chcesz być. No. Będę się nazywał Harry Zadymiarz, będę się nazywał. Harry Zadymiarz? Tak. Chwytliwe, chwytliwe. No wiem. Myślę, że... A jakie... Co byś oferował na swoich streamach? Co byś zaoferował na swoich streamach? Bym robił mrówkojad. Wiesz, co jest mrówkojad? Nie, możesz pokazać. Tylko właśnie ja go nie umiem. Aha, no to dalej. Jeszcze bym robił te świece. O, jest uniwersalne, no. Szatujcie to. I jeszcze będę wkładał głowę do garka i będę te jajka na głowie ze sobą biał. Aha, no. I dalej? I będę grał w LOLa. O, chipsy i cola. Co? Chipsy i cola, gramy w LOLa. Co? Chipsy, cola, gramy w LOLa! No. No. Chipsy, cola, gramy w LOLa. Tak jest. I co jeszcze? I tylko tyle? Nie. Jeszcze bym... jeszcze bym promował... Jeszcze będę cię promował. Jak będę miał dużo subskrypcji. Będziesz się promował? Będę cię promował. A ty mnie będziesz promował? No. O, no to super, to dziękuję ci. Ale ja będę miał dużo subskrypcji, czyli będę miał dużo osób na live. A, że masz 100 subów, to weźmy dużo osób na live. Nie, a nie, ja będę miał, nie, z 1000, to wtedy będę miał może dużo osób na live. Nie, no jak masz 100 subskrypcji, no to 100 widzów, nie? No. Ale no. Zależy, czy będą, bo mogą nie być. Będą, a czemu mają nie być? Myślę, no. Że Harry Zadymiarz to jest schodząca gwiazda streamingu. No. A znasz Davida? Boliński? Nie, David, ty byś ty Zadymiarz. No. O to, to jest mój mentor. Twój idol. No, będę, no właśnie chciałbym być jak on. Czyli chcesz brać z niego przykład? No. No. Ej, a skąd jesteś? Ja? No. Nie wiem, a ty? Ja jestem z Będzina. Gdzie? Będzina? Tak. Koło Katowic. To Śląsk. No. Śląsk. A powiedz coś no. Po śląsku. Nie znam. Jak? To jesteś nie Śląsk. Co? Każdy jest. Co? Co? Się wrzem. Każdy jest. Nie wiem. No, każdy jest. A lubisz wodę? Czy lubię wodę? Nie. Lubisz wodę? No. Lubisz wodę? No. A. W ogóle, ja mam skrytkę w pobierze, ale sobie tutaj chowam kamerę. W pudełku na chusteczki? Tak, bo mój brat mi cały zawsze bierze. Aha, to powiem, oryginalna skrytka w sumie. No. Gdzie pracujesz? Na YouTubie. Tylko? Tak. A. A ty? Kreatywne. A ty gdzie pracujesz? W szkole. Jako kto? Uczeń. A i jak płacą? Płacą mądrością. Aha. Zadowolony jesteś z takiej pracy? Co? Zadowolony z takiej pracy jesteś? Średnio. Bo to taka pani nauczycielka. Wyzywała mojego kolegę z klasy od idioty. O nie! Powiedziała do niego,
Powiedziała do niego, sam nie może się idzie, ona do niego powiedziała. A on co? A on... Nie. A on ją straszył, że jak mówię, dyrektora. Poszedł. A to była pani od religii, to była pani od religii. Od religii? No. I co? Tak powiedziała. I co, poszedł do dyrektora? Nie, mu się nie chciało. Chciał tylko na zakarmić. O kurde, to pani od religii taka niedobra. No. Masakra. Nie. Bo kolega ty mi namawiał, żeby zrobić to takie coś, ale no, nie mogę. Co, nie możesz? No. Ej! No. Fajna wrótka! Dzięki. No. A grałeś kiedyś w Minecrafta? No. A Minecraft to jest taka średnia gra. No. LOL najlepszy! Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Dobra. Oto pozdrawiam cały YouTube. Do nara. No, siemanko. Co on taki wystraszony, jak się rozłączał? Przejoda labiloda mu, bo umi labiloda mu, bo lubi to labiloda mu. Jakie to piękne, że ona robi loda mu, bo umiła mi loda. A, śmieszne. Co tam? Chibobo tam. No, streamujesz? No. Tak myślałam. Ostatnio też gadać na omet, to zgadaliśmy z tobą. To nie wiem, jak było. To? No, tak było. Tak było, tak było. Kiedy? Boże, z 2 tygodnie temu, a tu nie nagrywałeś streama wtedy, tylko gadaliśmy o Fifie i tak dalej. Nie wiem, czy kojarz. Ja już nie pamiętam. Co kurwa? No. Jaki kurwa Fifie? Ale jak kurwa 2 tygodnie temu? Nie wiem, to jest 2 tygodnie temu. No ja. Gadałeś sobie tak o... Wyszło się z wódka? Wow. Co robiłeś tam? No bzdury pierdolą jak na Omegle, jak mnie nie było 2 tygodnie temu na Omegle. Mhm. Co to kurwa jest? O kurwa, o ja pierdolę, co jakby się pokazałem. Co ty? Co to jest? To jest, nie, kurwa góra, co ty to robisz? Są cecki. Ja pierdolę, ty co jest, chłopie? Znaczy, no co, no słuchaj, ja walczę z tym, żeby ludzie, którzy tutaj wchodzą, nie trafiali na ludzi, którzy się masturbują, no bo... Ty zadowalasz ich po prostu, pozwalasz nie, im nie, znaczy, ja po prostu... Ja pozwalasz robię... im trysnąć. Nie, znaczy, ja robię coś takiego, że wiesz, że pokazuję, że niby jest fajnie, spoko, a potem... No, taki zrycie psychiczne trochę. Ja pierdolę, ale to co, gumowe to jest, czy jak to się zakłada? To jest taki silikon, nie? Że tak zakładasz na ciało i przylega. To dobrze, że mnie góra wcześniej trafiłeś, bo ja w sukience biegałem. Czekaj, nie wiem, czy chcesz zobaczyć, to znaczy mogę ci pokazać. Ja pierdolę, ale to jest zajebisty pomysł na streama, żeby zrobić omę na przykład, nie? I potrolować ludzi. Ja pierdolę. Nie klaska, nie? No i baba, no. Mam damskie proporcje, więc... O kurwa, jasno! W szoku jestem! A do sobie, no przebrałem się pół godziny temu i... Co mogę więcej powiedzieć? Ty w ogóle co tam u ciebie? Bo ja to pamiętam ciebie tak z 3-4 lata temu, jak tam... Nie mogę patrzeć na chłopaka, który ma cycki na tle. Ty, ale to jest... ale to jest oryginalny chuj! Znaczy, sam na to wpadłeś? Co? Ty sam na to wpadłeś? No gdzie figę, bo dostałem figę. Polska wygramy mecz 10 zł. Pozdro Sandra i Góral. Miłego meczu biało-czerwonych. Nie dajcie się zjeść hejterom. No. Pozdro, dzięki. Pozdrawiam też wszystkich widzów. Mamy tatę i rodziców też. Ale no.
Nie, ogólnie plan był taki, że miałem iść na Comic Con, miał być taki strój takiej jednej postaci z gry. No i przez to, że niestety to odwołali, no to nie miałem co zrobić. Tak w sumie potem pytałem się ludzi, bo tak sobie byłem ciekawy, czy mnie by rozpoznali, czy to facet, czy baba. No i dużo osób, znaczy inaczej, jak było widać po nogach, to no to od razu mówili, że to dziewczyna, nie? Ale potem no głos niestety zdradzał i mówiłem, że znaczy mówiłem automatycznie, że jestem facetem i tyle. I że po prostu to jest kostium i że nikogo nie troluje. A to, że nie wiem, znajduję sobie kogoś, kto wali konia i potem ma zrytą psychikę przeze mnie, no to już nie moja wina. Ale schiza, ja pierdzielę. Ale sobie to dobre jest oduczyć tak, wiesz, tych ludzi, nie? Nie jak oduczyć, oni to pewnie powiedzą, dobra, chuj z tym ryjem męskim, aha, daj niżej kamerę i dokończaj, chuj! Co ty, nie wiem, co ty. Ludzie się rozłączają, od razu. Tacy pierdolnięci też by się znaleźli pewnie. No. A właśnie, co tam u ciebie, Góra, jak tam życie? No, powoli do przodu, no. No, właśnie tak się dziwię, że w sumie nadal utrzymujesz się na YouTubie, że... Znaczy pamiętacie, właśnie co się chciałem do tego wrócić, że pamiętacie, jest 3-4 lata temu i no grubo było. I tak właśnie pamiętam jeszcze streamy, takie, no te pierwsze takie, jeszcze te pierwsze dramy chyba z Magikalem. A potem to zacząłem grać w Tibie i tak potem zniknęło się ciebie, nie słyszę i nagle widzę ciebie tak wow. No streama robię teraz całotygodniowego, do niedzieli. O! No ogląda teraz 1000 osób. O kurwa. Mam nadzieję, że nie rodzice. Jak Y nie jest twoim ojcem, to okej. Okay. Jak ktoś nie jest moim ojcem? Y. Nie, to dobrze. To nie. Mój ojciec się nazywa Pussy Destroyer 69. Nie no. Nie wiem, ale tak to w sumie jestem trochę szokowany. Mój ojciec ma ksywę na YouTubie Sunfucker. O. Ładnie. Nie wiem, kurwa, co nawet powiem. Nie wiem, w sumie muszę i tak ci pogratulować, że nadal jakby nie zrezygnowałeś z tego YouTube'a i robisz to, co robisz. I w sumie podziwiam cię za wytrwałość, że nadal jakby trzymasz tą swoją społeczność i nadal masz jakąś. No staram się walczyć jeszcze i no nie poddaję się, no. Tak szybko nie odejdę. To w sumie chyba wrócę do ciebie oglądać. O. Więc jak jeszcze na pewno nagrywasz, to już chyba a na YouTubie czy na Twitchu? Na YouTubie. A to zaraz. Dostaniesz ode mnie suba. O, super, dzięki. A nie Welcome to the Jungle, co? Tylko ten, na jakim to kanale, bo nawet nie widzę. Góralek przez otwarte. O. O, jest. Czekałem, muszę zobaczyć, czy tam jestem, czy nie. Jada! Kurwa! A mogę się ostrzec przynajmniej, że jestem na wizji. Czemu? Dobra. Nie no, wesoło jest, bajera, inaczej. Pomysł oryginalny masz, to czemu? No w sumie, znaczy wiesz, ja ogólnie się... Nie wstydzę się tego, że robię to, co robię, bo w sumie nikomu tym nie robię krzywdy. Każdy odbiera to jak chce. Jeden się zdenerwuje, drugi się pośmieje. Tylko no, jakby mam tremę przed publicznością, dlatego na tej zasadzie. No i ja sobie pajacuję w pewnym momencie, jak jest dużo. Nie no spoko, ludzie mówią spoko, nie? O, no to serduszko dla was widzowie. No. Wspierała się tam Górala, żebyście po prostu go nie wyzywali. No trzeba wspierać swojego ulubionego streamera, pamiętajcie. No. Dobra, lecę dalej, trzymaj się, spoko no, pomysł. Czekaj, jeszcze mogę ostatni raz widzów cycki pokazać, o ile chcą. To dawaj. Tylko czy widzowie chcą? Chcą. Chcą. O, to macie. Dobra, lecę dalej. Trzymaj się, siemanko. Ja.